Czy nazwa Herobrine o czymś ci mówi? Czy w ogóle wiesz historię powstania tego imienia? Teraz dowiesz się trochę więcej o tej tajemniczej postaci. Zaczniemy od tego, że Herobrine obserwuje graczy, ale jednocześnie chowa się przed nimi, żeby w najbardziej nieoczekiwany moment ich przestraszyć. Pojawia się on w trybie dla pojedynczego gracza sam, nie trzeba go wzywać. Także Herobrine kopie tunele o wymiarach 2x2 bloki. Robi on to głównie w ogromnych górach lub pod ziemią w kopalniach. Także wiadomo, że Herobrine buduje małe, ale idealne równe piramidy z piasku. Można je znaleźć w każdym biomie, a nawet w wodzie. Jeżeli znalazłeś taką piramidę, to znaczy, że Herobrine jest gdzieś w pobliżu. No i oczywiście liście. On często lubi zrywać liście i zostawiać nagie krony drzew. Szczerze mówiąc, nie jest to przyjemny widok. Oczywiście z biegiem czasu Herobrine nabył nowe umiejętności, które ludzie teraz postrzegają jako kanoniczne, chociaż zasadniczo to wcale tak nie jest. Przede wszystkim Herobrine się stał martwym górnikiem i można go znaleźć w kopalniach. Właśnie mu przepisują odgłosy wydobywania bloków, które można usłyszeć głęboko pod ziemią. Gdy tylko on zbliży się do twojego domu, wszystkie źródła światła zostaną zniszczone, tworząc sprzyjające środowisko dla pojawienia się potwór. Można go również znaleźć gdzieś w jaskiniach, z kielofem w rękach, ale gdy się do niego zbliżysz, on rozpłynie się w powietrzu jak miraż. Co najważniejsze, Herobrine nie można przywołać. I to jest jedna z głównych różnic między kanonem a wersją, którą wymyślili gracze. Czy wiecie, gdzie i kiedy powstała historia o Herobrine? W styczniu 2005 roku pojawiła się tablica do zdjęć 4chan, na której każdy mógł zamieścić swoje zdjęcie i dodać do niego opis. Później, w lutym 2007 roku, została ona przekształcona w tablicę paranormalnych zjawisk. To właśnie tu powstały prawie wszystkie kultowe creepypasty i historia Herobrine'a. W sierpniu 2010 roku został stworzony post z tekstem i zrzutem ekranu, bardzo słabej jakości, na którym właśnie był widoczny Herobrine. Post ten nie zyskał popularności i był usunięty. Można to uznać za pierwsze pojawienie się Herobrine'a w internecie. Niestety, post był opublikowany anonimowo i nie można znaleźć prawdziwego imienia lub pseudonimu osoby, która wymyśliła Herobrine'a. Kto wtedy dał mu życie? Facet, który potrafił dać życie Herobrine'u, to Copeland. On był jednym z osób, które zobaczyli ten post na forumie 4chan. Uznał go za interesującego i zdecydował, że warto powiedzieć o nim swoim widzom. W tamtym czasie nie było fajnych serwisów, na których można by było streamować gry. Transmisja odbywała się przez stronę livestream.com. Później Copeland stworzył stronę ghostinthestream.net, gdzie rekrutował ludzi do zespołu, aby razem tworzyć streamy z Minecrafta. Od samego początku on postanowił zrobić zrzut ekranu swojego świata i za pomocą Photoshopu umieścić w nim Herobrine'a. Właśnie tak on i zrobił. Po czym wrzucił zdjęcie do swojego czatu na stronie. Reakcja pojawiła się szybko. Następnie on zdecydował, że dodanie Herobrine'a do trybu gry dla pojedynczego gracza będzie świetnym pomysłem. Copeland nie stał pokazywać Herobrine'a na początku streamu, bo czekał na wyjątkową chwilę. Możecie zobaczyć, jak to wszystko się wydarzyło, ponieważ świat, w którym on grał, został zachowany. Zachowywał się on jak zwykle. Grał w Minecrafta, budował świat, ale przez cały stream żadnego razu nie wszedł do pokoju na drugim piętrze. Po 20 minutach i 45 sekundach Copeland wreszcie postanowił to zrobić. On otwiera drzwi i bam! Widzi Herobrine'a, krzyczy, wybiega z domu i kończy stream. Później Copeland stworzył post na forumie Minecrafta z tytułem "Wideodowód, że on istnieje", w którym pozostawił link do streamu i napisał: "On jest prawdziwy". Później on powiadomił, że usunął świat, aby więcej nie spotkać Herobrine'a.
Jak powiedziałam wcześniej, Copeland był twórcą strony i miał zespół innych streamerów. Po tym incydencie jego przyjaciel Patimus postanowił zrobić to samo. Tym razem Herobrine był również w trybie gry dla pojedynczego gracza, ale latał nad jeziorem lawy i nic nie robił. Transmisja na żywo szybko zakończyła się po tym, jak Patimus przestraszył się i wyszedł ze świata. Po 10 minutach on wznowił stream, ale Herobrine już nie było. Później podczas streamu Patimus powiedział swojej żonie, że to wszystko jest zwykłym trollingiem, a Herobrine nie istnieje. Widzowie usłyszeli to i byli bardzo tym oburzeni. Widząc to wszystko, Patimus sfalszował crash gry i zakończył transmisję. Nie wiadomo, kiedy doszło do następnego incydentu, bezpośrednio po transmisji czy podczas. Ale wtedy Copeland wrzucił link do specjalnej strony na czacie, po otwarciu której trafiałeś na stronę z dość przerażającą twarzą Steve'a. Jego oczy były ciemne, a źrenice gorączkowo drgały się. Później pojawiła się informacja, że Herobrine to martwy brat Notcha. W poście autor napisał następne. Ludzie mogli dowiedzieć się, że konto o niku Herobrine należy do szwedzkiego gracza, a po odkryciu pewnych informacji dowiedzieli się, że to brat Notcha. O mój Boże, czy Notch naprawdę miał brata, którego ukrywał przed nami? Nie może być. Więc autor też w to nie uwierzył i napisał list, którym zapytał samego Notcha, czy ma brata, na co on natychmiast odpowiedział, że tak, ale nie ma go już z nami. Na dworze wtedy był 2010 rok. Notch nie lubił rozmawiać o swojej rodzinie, ponieważ nie było to jedna z tych szczęśliwych rodzin. Jeżeli by ludzie poczekali do 17 października 2013 roku, to mogliby dowiedzieć się więcej, ponieważ w ten dzień Notch opublikował książkę o sobie i swojej rodzinie, który opowiedział, że nigdy nie miał brata. Cóż, nadszedł czas, aby odalić te tajemnicze historie o Herobrine. Zacznijmy od tego postu z 4chan, w którym autor powiadomił o swoim spotkaniu z Herobrinem. Po czym on od razu poszedł na forum, aby znaleźć trochę informacji, ale nic nie znalazł i stworzył własny post z pytaniem, czy ktoś jeszcze widział Herobrine'a. Po 5 minutach post został usunięty. Autor stworzył go ponownie, ale post natychmiast usunęli. Zatem on otrzymał wiadomość od użytkownika Herobrine, która zawierała tylko jedno słowo – stop. Kiedy on zdecydował się przejść do profilu, to jego po prostu nie istniało. Brzmi to jak bzdur, ponieważ takie konto nigdy nie istniało i zostało po raz pierwszy zarejestrowane 9 lipca 2012 roku, prawie rok później od tego wydarzenia. Drugim problemem jest to, że autor załączył tylko jeden zrzut ekranu, na którym Herobrine stoi we mgle i jest ledwo widoczny. Dobra, powiedzmy, że tak jest. Gracz zobaczył, przestraszył się i szybko zrobił zrzut ekranu. A co z innymi rzeczami? Powiedział też, że Herobrine tworzył idealne małe piramidy i tunele 2x2 bloki. I co najważniejsze, zrywał liście z drzew. Gdzie są zrzuty ekranu wszystkich tych rzeczy? Co do tuneli, zgadzam się, że teoretycznie mogły pojawić się przez krzywy generator świata. Także na zrzucie ekranu możemy zobaczyć, że świat był na wersji alfa 1.0.16.02. Wiadomo, że na wersji alfa 1.0.15 multiplayer stał się dostępnym dla każdego gracza. W ten sposób możemy zrozumieć, że autor stworzył serwer, na który wszedł jego kolega o skórzce Steve'a z białymi oczami. Jedynym potwierdzeniem, że nie jest to serwer, są tylko słowa autora. Co do Copelanda, to wiadomo, że on dodał Herobrine'a do Minecrafta za pomocą Photoshopu. Copeland po prostu zrobił zdjęcie Herobrine'a i umieścił je na obraz Grahama. Potem umieścił obraz ze zdjęciem przed rozpoczęciem transmisji. A kiedy podczas streamu wszedł do pokoju, to wszystko wyglądało maksymalnie podobne do prawdy. W jednym z filmików z kanalu EnderBoss25 sam Copeland pokazał, jak w Photoshopie dodał Herobrine'a na swój zrzut ekranu. Tak, na ten sam pierwszy zrzut ekranu, którym wzbudził zainteresowanie w czacie. Patimus zrobił coś podobnego na swoim streamie. On po prostu wymienił teksturę drzwi i umieścił je na przeźroczystym bloku, tworząc w ten sposób wrażenie, że Herobrine faktycznie lewituje nad lawą. Jak się okazało, wszystko jest takie proste.
tym, jak Herobrine zrobił dużo szumu, twórcy zdali sobie sprawę, że to świetny pomysł na zabawę z publicznością. To zupełnie normalna praktyka, bo społeczność otrzymuje żądaną informację, a sama firma dodatkowy PR. Po raz pierwszy twórcy oficjalnie dodali Herobrine'a do plakatu Wedding Weekend. Znajdował się tuż za Notchem i był trudny do zobaczenia. Kilka miesięcy później twórcy Minecrafta ogłosili o drugim Mineconie. Stworzyli osobną stronę, gdzie w nagłówku można było również znaleźć Herobrine'a, dobrze ukrytego między zombie a creeperem. Nie był to ostatni występ tego gościa, bo w oficjalnym zwiastunie można było go również znaleźć na parkiecie między graczami a twórcami. Kiedy Herobrine stał się zwykłym memem, twórcy zaczęli pisać w każdym dzienniku zmian, że usunęli Herobrine'a. Ta informacja była umieszczana aż do wersji 1.16.2. Dziś hype wokół Herobrine'a już zgasł. Gracze po prostu nie wierzą w tą creepypastę, albo nawet o niej nie słyszeli. Herobrine jest kultową postacią. Wszedł do historii Minecrafta i stał się integralną częścią gry. Oczywiście, że filmy z Herobrine'em nadal się pojawiają, ale jego popularność spada w porównaniu z 2013 rokiem. Jedyny głośny występ Herobrine'a miał miejsce w styczniu 2021 roku, kiedy społeczność Minecraft at Home znalazła ten sam seed świata, którym był wykonany pierwszy zrzut ekranu z Herobrine'em. Tekstury trawy, góry, małe drzewa na górze i dwa duże drzewa, które łączyły się ze sobą, pomogły w wyszukiwaniach. Ale jak możecie się domyślić, samego Herobrine'a tam nie było. Ale dopóki żyje Minecraft, to będzie żyć i postać Herobrine'a.